Cześć, dzień dobry. Widzę, że powoli dołączacie. Coraz więcej osób już pojawia się tutaj na moim liczniku. Mamy już godzinę 10.00. Miało być punktualnie o 10, tak jak przesyłałam Wam dzisiaj w przypominającym mailu z samego rana. Jeszcze chyba nawet przed siódmą rano przesłałam Wam wiadomość, żeby nikt o dzisiejszym wydarzeniu nie zapomniał. Dzisiejsze wydarzenie. Będzie mówiło o zabezpieczeniu plików, o zabezpieczeniu danych w Microsoft 365 z wykorzystaniem technologii Avpoint. I mamy tutaj dzisiaj ze sobą gościa. O, dzień dobry, już się witacie. Możecie się witać, ale jak już się witacie, dzień dobry, to już mam nadzieję, że wszystko widać i słychać i wszystko jest ok. Nasze dzisiejsze spotkanie będzie dotyczyło technologii, którą tak naprawdę będzie tutaj opowiadał, o której będzie opowiadał Krzysztof. Krzysztof z firmy ITDev będzie mówił o Offpoint, ja za chwileczkę go pokażę, nie możemy się tutaj pokazać we dwójkę naraz, więc ja za chwileczkę przekażę głos. Tylko kilka takich kwestii organizacyjnych. Jest tutaj dostępny czat po prawej stronie. Możecie sobie wyświetlić u góry coś takiego jak pytania i odpowiedzi. Takie dwie chmurki ze znakiem zapytania. Jak w to klikniecie, to jest opcja na zadanie pytania. Możecie się podpisać, możecie zadać to pytanie anonimowo i my na te pytania w trakcie będziemy odpowiadać. Dzisiejsze spotkanie będzie trwało godzinę, także mamy przygotowaną, można powiedzieć, prezentację na około godzinę, czyli do godziny 11, aczkolwiek będzie to, nie będzie to taka typowa prezentacja, taki webinar narzędziowy, dlatego że będzie to, można powiedzieć, też taka luźna rozmowa. Ja mam kilka pytań przygotowanych do Krzyśka, także będzie sporo też takich pytań, które pojawiają się z waszej strony, dlatego że często moi klienci pytają mnie o. Zabezpieczenia w Microsoft 365 o backup i ja też właśnie te pytania, które najczęściej pojawiają się u moich klientów, zadam po prostu ekspertowi i on już tutaj się na ten temat wypowie. Także ja powoli oddaję głos, jeżeli chodzi o przedstawienie się. Udostępnimy za chwilę prezentację i zaczniemy. Także już przekazałam krzyśka, powinno być widać. Dobra. Okej, okay, no to dzień dobry Państwu. Krzysztof Widła. Ja reprezentuję firmę ITDEF i bardzo dziękuję Marto za zaproszenie. Mam nadzieję, że uda mi się Państwu przybliżyć dzisiaj temat kopii zapasowej Microsoft 365, tak jak wspomniałeś. Jeżeli chodzi o nasz dzisiejszy temat, to ja na początek na pewno chciałabym się dowiedzieć w ogóle, czy jeżeli chodzi o dane w Office 365, to czy one są bezpieczne, czy faktycznie potrzebne nam jest coś zewnętrznego, żeby te dane zabezpieczyć? Czy wystarczy nam po prostu sam Office 365, bo najczęściej klienci mówią, że ja to mam OneDrive, to mi wystarczy, przecież to jest mój backup. Jasne. To jest bardzo złożone pytanie, na które mam nadzieję, że uda nam się odpowiedzieć w tą godzinę, bo ono jest na tyle złożone, że, że godzina może być to za, za mało. I ja pozwoliłem sobie. Przygotować właśnie taki jeden slajd, który, na którym zamieściłem 12 argumentów, dlaczego właściwie w Microsoft 365 ten backup jest niezbędny wręcz, tak? I mam nadzieję, że, że uda mi się dzisiaj te wszystkie 12 argumentów przedstawić, po to, żeby Państwo tutaj nas słuchający zrozumieli nasze stanowisko, dlaczego tak uważamy, że właśnie ta kopia zapasowa jest niezbędna. No i co to tak naprawdę oznacza, ponieważ, tak jak wspomniałaś, jest duże niezrozumienie o tym, jeśli chodzi gdzieś tutaj. W środowisku, jeśli chodzi o kopię zapasową Microsoft 365, czym ona jest, czy, czy przypadkiem jej już nie ma, tak, natywnie. Jeśli jej nie ma, to dlaczego, czym są te narzędzia, które są, które służą temu, żeby zabezpieczyć te dane. Więc tak jak mówię, jest tutaj duże niezrozumienie. Mam nadzieję, że uda mi się w mniejszym, czy nam się w mniejszym lub większym stopniu to niezrozumienie rozwiać. A jeszcze w kontekście apointa, o którym wspomniałaś, to chciałbym, żeby ta tutaj moja długa wypowiedź oczywiście na końcu zakończy się uzasadnieniem tego, że jest to faktycznie rozwiązanie Apoint, które na te wszystkie 12 argumentów odpowiada. Natomiast chciałbym, żeby Państwo też rozumieli, że większość z nich, nie wszystkie te 12 argumentów, ale większość z nich dotyczy się generalnie Microsoft 365 i tego, że tej kopii zapasowej w środku de facto nie ma, tak? Oczywiście jako IT Dev, jako jedyny partner A-Pointa tutaj w Europie Środkowo-Wschodniej naturalnie odnosimy się właśnie do tego narzędzia gdzieś tam na końcu, tak? Ale chciałbym, żeby to, żeby to Państwo rozumieli, że te argumenty dotyczą się generalnie Microsoft 365 i braku tej kopii zapasowej. Czyli jeżeli chodzi ma, o może... cały ekosystem mm -hmm. Microsoft 365, to tutaj nie mamy żadnego narzędzia w środku, które by nam taki backup zapewniło. Tak, generalnie odpowiadając na to pytanie, krótko powinienem odpowiedzieć, że nie, nie mamy. Natomiast oczywiście mamy zestaw narzędzi, które, które w jakimś stopniu powinny nam ten brak rekompensować. Natomiast wciąż nie jest to kapa zapasowa. O jakich typach narzędzi tutaj mówimy? Naturalnie, jak większość z nas wie, w OneDrive czy w SharePointie, na Teamsie, który pod spodem również ma SharePointa, mamy coś takiego jak wersjonowanie plików. Te wersjonowanie plików w jakimś stopniu zapewnia nam ochronę, którą mielibyśmy zapewnioną przez kopię zapasową. Natomiast to nie są kopie tych plików. Tak, Jeśli ten plik zostanie usunięty z miejsca źródłowego, no to te wersjonowanie plików niewiele zmienia. Tak samo jest z koszem pierwszego lub drugiego stopnia, ponieważ często pojawia nam się ten argument, że przecież jak usunie, zostanie usunięty plik, no to ten plik może zostać przywrócony z kosza z drugi, pierwszego czy drugiego stopnia. I to jest prawda. Ten plik może zostać przywrócony, natomiast tutaj już zahaczamy o pierwszy argument, czyli retencja danych. Kosz pierwszego stopnia to jest przechowywanie pliku po jego usunięciu przez 93 dni. I po tych 93 dniach mamy jeszcze 14 dni na to, żeby złożyć ticket do Microsoftu po to, żeby ten, ten plik został przywrócony. O tym, w jakiej formie jest przywracany, to jeszcze zaraz powiem w kontekście innych argumentów. Natomiast przez to, że ta retencja jest na tyle krótka, to niekoniecznie możemy mówić tutaj o faktycznym zabezpieczeniu tych danych w formie kopii zapasowej. Kopia zapasowa powinna zabezpieczać nas również przed takim długotrwałym usunięciem danych, powinna zapewniać nam również spełnienie zapisów prawnych, takich jak przechowywanie danych przez określony czas. Nawet czasem te zapisy mówią o 25 latach. Tak? Tutaj 93 dni w kontekście 25 lat wydaje się śmiesznie mało, w związku z tym właśnie ten pierwszy argument retencja. Tak, natywnie w Microsoftie mamy dane zabezpieczone przez 93 dni i to nie wszystkie, ponieważ mówimy tutaj o danych przechowywanych na SharePointie w formie plików. Jeśli um, na przykład ten SharePoint jest również spięty z grupą Microsoft 365, to te pliki na grupie z kolei, to znaczy dane na grupie, z kolei są przechowane tylko przez 30 dni, więc ta retencja również, również jest niska. W porównaniu do na przykład rozwiązań backupowych, gdzie mówimy już o retencji nawet nielimitowanej, tak, gdzie po prostu dopóki mamy rozwiązanie do backupu. Dopóty mamy nasze dane zabezpieczone. Tak? I tutaj zahaczyłem już o drugi argument. Ja będę po nich skakał, ponieważ nie, ciężko mi było przewidzieć, w jakiej kolejności będziemy o tym rozmawiać. Postarałem się w jakiś tutaj sposób pobawić trochę we wróżbite i, i po prostu gdzieś tutaj postarałem się przewidzieć, o jakich argumentach będziemy rozmawiać. I zahaczyliśmy też o prawo, prawda? Czyli faktycznie prawo czasem od nas wymaga, ze względu na rodzaj biznesu, jaki prowadzimy, żebyśmy przechowywali dane przez. Określony czas, nawet w, tak jak powiedziałem, do 25 lat czasem. No co powoduje, że te dane przechowywane natywnie w Microsoft 365 naturalnie tego, tego zapisu nie spełniają, albo przynajmniej potencjalnie nie spełniają, przez to, że właśnie mamy tutaj możliwość utracenia tych danych na wiele, wiele różnych sposobów. O, o tych sposobach utracenia tych danych jeszcze za chwilę powiem. Także pytanie, Marto, czy to odpowiada na Twoje pytanie na razie? To odpowiada na moje pytanie, wiem, że sama, sama historia wersji, chociaż właśnie to jest najczęściej argumentem u klientów, że przecież mam historię wersji, czyli mogę sobie wrócić do jakiegoś pliku w dowolnym momencie, tylko właśnie jeżeli chodzi o polityki retencji, zależy jak to mamy poustawiane, jeżeli faktycznie skosza nam po trzech miesiącach te pliki uciekną, no to później nie da się tego przywrócić i niestety miałam też taką sytuację u jednego z klientów, że w momencie, kiedy akurat tutaj ta sytuacja dotyczyła użytkownika, zwolniliśmy pracownika i pracownik udostępniał linki do konkretnego pliku w Excelu współpracownikom. Niestety pracownik został zwolniony. Firma nie wiedziała, że musi zabezpieczyć OneDrive'a, zrobić jakąś kopię. No i przez 90 dni oczywiście sobie te linki działały. Firma pracowała przez 3 miesiące na tym pliku, no ale po trzech miesiącach, co się okazało, plik zniknął. No i tak. niestety on zniknął bezpowrotnie, bo rozmawiałam z Microsoftem, próbowaliśmy ten plik odzyskać. Klient zgłaszał tikety, plik jest nie do odzyskania. I Microsoft w swojej dokumentacji też ma zapisane, że plik jest usuwany bezpowrotnie. Ja teraz to mówię zawsze klientom z ręką na sercu bezpowrotnie faktycznie nie udało się tego pliku odzyskać w samym Microsofcie. Microsoft też w nieskończoność tych plików u siebie. Ale Omar to tak, że się. to jest chmura. O, już, już jestem. Tak. Coś mnie. Urwało na chwilę, tak? Tak, na chwileczkę ci urwało, ale, ale już chyba jesteśmy. OK. Więc wracając, tylko podsumowując ten temat, nie zawsze firma myśli o tym, żeby zabezpieczyć pliki i to, że one są na OneDrive, to nie znaczy, że Microsoft je w nieskończoność będzie przechowywał. No i niestety sytuacja tak wyglądała, że ten plik zniknął, a klient backupu żadnego nie miał, więc nie miał skąd tego pliku odzyskać. Także tutaj Oczywiście. to jest potwierdzenie. Chciałbym tylko skomentować to, co powiedziałaś, bo tak naprawdę zahaczyłaś o dwa kolejne argumenty, których chciałbym dzisiaj poruszyć. Pierwszym, pierwszym z nich jest odpowiedzialność. Tutaj w dokumentacji i w umowie z Microsoftem mają Państwo zawsze wyraźnie napisane, że na koniec to Państwo są odpowiedzialni za zabezpieczenie tych danych. I zabezpieczenie tych danych może oczywiście dotykać bardzo wielu aspektów, natomiast jednym z nich jest to, że jeśli te dane znikną, to Microsoft w żaden sposób nie odpowiada za, to, za ich przywrócenie. I tak ten scenariusz również tutaj przytoczony przez ciebie świetnie to opisuje, prawda? Plik usunięty, Microsoft nie jest w stanie go przywrócić, ponieważ, ponieważ nie robi kopii zapasowej tych plików. Plik jest nie do odzyskania, a na koniec to jest Państwa odpowiedzialność, tak że ten plik został usunięty. I drugim argumentem, o którym zahaczyłaś, no to jest właśnie przechowywanie. Tutaj mając natywne Microsoft 365 środowisko, nie mają Państwo wpływu na to, w jakiej, w jakiej formie i gdzie te pliki są przechowywane. Mając natywne rozwiązanie, przepraszam, nie natywne, tylko właśnie rozwiązanie do kopii zapasowej firmy trzeciej, mają Państwo wpływ na to, w jakiej formie te pliki są przechowywane w jakim storydżu, tak, w jakim magazynie danych i, i mają Państwo na to wpływ, dzięki czemu mogą Państwo faktycznie zadbać o bezpieczeństwo tych danych. I, i, I w konsekwencji nie muszą Państwo już mierzyć się z takimi scenariuszami, jak klient wspomniany Marty, tak, który, który te dane nie bezpowrotnie utracił. A to brzmi trywialnie, tak, dlatego ten, ten temat jest tak ciężki do podsumowania, bo to brzmi trywialnie, że jeden plik tak, przestał nam działać i przecież wszystkie inne działają, a 93 dni to przecież jest tak długo na to, żeby się zorientować. I te argumenty. Oczywiście należy brać pod uwagę, natomiast one bardzo często się nie sprawdzają, bo te trywialne pliki, czyli powiedzmy nawet małe Excele często przechowują istotne albo nawet niezbędne dane z punktu widzenia operacyjnego. Poprzez ich usunięcie, utracenie tak naprawdę tracimy ciągłość biznesową nierzadko, tracimy możliwość obsłużenia niektórych klientów, tracimy możliwość spełniania niektórych zapisów prawnych i wiele, wiele więcej. Więc ten, ten trywializm tutaj w kontekście jak się właśnie utracenie jednego pliku traci, znaczy y, y, zyskuje na, na znaczeniu, może, może w ten sposób powiem, y, w momencie, kiedy faktycznie pomnożymy to przez efekt skali, prawda? A czy hmm. trzymanie plików, całego backupu na czymś zewnętrznym, no bo tak naprawdę wychodzimy z chmury Microsoftu, teraz będzie to ta kopia i te wszystkie nasze pliki trzymane gdzieś na zewnątrz, to znaczy u innego dostawcy, na innych serwerach, w innym miejscu. Na pewno to jest bezpieczne pod kątem zabezpieczenia się takiego geolokalizacyjnego, czyli gdzieś będzie jakiś wybuch, pożar i wtedy my mamy to po prostu w innym miejscu. Ale czy ta chmura zewnętrzna jest bezpieczna? Gdzie to jest dokładnie trzymane, jeżeli chodzi na przykład Ale... o off -pointa? Świetne pytanie. I Jeśli chodzi o AfPoint, to, to właśnie ten miejsce przechowywania danych jest wybrane zawsze przez klienta. Tam w domyśle, że tak powiem, jest to chmura wciąż ażurowa, wciąż microsoftowa, więc te dane nie wychodzą poza ekosystem microsoftowy, natomiast możemy wybrać inne data center. I dzięki czemu, tak jak mówię, zabezpieczamy się geolokalizacyjnie od takich następstw nieszczęśliwych wypadków, że tak powiem a nie wychodzimy poza ten ekosystem, nie musimy analizować innych chmur i jest to, mimo tego, że dostawcą oprogramowania do kopii zapasowej jest AFPOINT, to na koniec miejscem przechowywania jest wciąż ta chmura ażurowa, tak? Pliki są po prostu skopiowane, pliki są zabezpieczone, pliki są zaszyfrowane i w ten sposób AFPOINT zapewnia zupełnie nowy poziom bezpieczeństwa, natomiast tak jak mówię, z punktu widzenia organizacyjnego te pliki nigdy poza ekosystem Microsoftu nie wyszły. To też jest ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa dla klientów, którzy też myślą, że te pliki znowu są na jakimś kolejnym serwerze, znowu musimy tutaj jakieś zgody akceptować, kwestie przetwarzania danych, czy te dane są w Europie, czy te tak. dane są poza Europą. To, to też jest bardzo ważne dla klientów. To są, to A... są częste argumenty, które się pojawiają, hmm. jeśli mogę jeszcze tylko skomentować bardzo częste i tak naprawdę prawie zawsze i aż się dziwimy, jeśli takie argumenty nie padną, tak? Bo jeśli się faktycznie zajmujemy bezpieczeństwem, tego typu aspekty musimy brać pod uwagę. Natomiast nie jest to żadne wyzwanie, tak jak powiedziałem. Jeśli ten, ten, ten magazyn danych jest też dowolny, możemy nawet wybrać, jeśli jest to zasadne, magazyn nasz lokalny, tak, i te kopie zapasowe przechowywać lokalny, lokalnie, te dane wciąż są zaszyfrowane, wciąż w przypadku ataku różnego rodzaju są niedostępne dla osób bez uprawnień do oprogramowania A w Point, tak? Więc nawet jeśli przychowujemy je lokalnie, to wciąż są zabezpieczone, natomiast mamy je lokalnie, mamy nad nimi kontrolę i jesteśmy w stanie zapewnić bezpieczeństwo tych danych, no bo na koniec zwracamy do tej odpowiedzialności. My jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby to bezpieczeństwo na te dane zapewnić. Ale to cieszę się też, że poruszyłeś ten temat, że dane są zaszyfrowane i one w przypadku ataku nie są dostępne dla jakiegoś potencjalnego zagrożenia. Co jest takim potencjalnym zagrożeniem, jeżeli chodzi o dane? Co grozi danym na OneDrive i w jaki sposób można te dane zainfekować, uszkodzić, usunąć przez jakiś yy, tak. wirus? Yy, jasne. To jest znowu duży temat i tak naprawdę tych zagrożeń jest, yy, jest kilkadziesiąt, nawet jak nie kilkaset rodzajów. tak? I na co dzień zajmując się gdzieś tam zabezpieczaniem, właśnie chmury Microsoft 365, spotykam się już od wielu lat, tak naprawdę u każdego z klientów, z którymi pracujemy, z tym, że są narażeni na ataki, są wręcz atakowani. Codziennie, różnego rodzaju atakami, czy to, czy to celowanymi w nich, takie się zdarzają poprzez próby wyłodzenia danych, żeby dostać właśnie dostęp do chmury Microsoft 365, czy w, jakiej, w jakiejś innej formie. No i takim, yy, yy, odpowiadając na Twoje pytanie, yy, to, to takich yy, zagrożeń jest bardzo wiele. Trudno jest byłoby nawet wymienić je wszystkie, tak, yy, które, które yy, yy, gdzieś tam dotyczą naszej yy, chmury Microsoft 365, natomiast backup odpowiada przede wszystkim na jeden z nich. Jest to, jest to zagrożenie typu szyfrowanie danych z angielskiego ransomware tak, w celu wyłudzenia okupu i tego typu ataki pojawiają się coraz częściej, tym bardziej w, w czasach, w których, w których żyjemy dzisiaj i backup jest bezpośrednią odpowiedzią na to, żeby właśnie tego typu zagrożenie zmitygować. Bo naturalnie w Microsoft 365 mamy zestaw narzędzi, które miałyby takiemu atakowi zapobiec. W zależności od naszych licencji te, te narzędzia są mniej lub bardziej skuteczne, tak? dlatego warto też rozmawiać o tym, żeby, żeby zabezpieczyć się przed tym atakiem w odpowiedniej formie. Natomiast wtedy, kiedy do takiego ataku dojdzie, bo to jest zawsze wyścig technologiczny, nigdy nie wiemy, która ze stron w tym momencie wygrywa, czy, czy strona, która próbuje nam zaszkodzić, czy ta strona, która Próbuje nas zabezpieczyć, czyli w tym wypadku Microsoft. Nigdy nie wiemy, kto w tym momencie jest na przodzie, więc, więc zawsze warto zabezpieczyć się w dodatkowy sposób i przed właśnie takimi atakami szyfrującymi w 100% zabezpiecza nas, nas kopia zapasowa, ponieważ możemy przywrócić stan naszego środowiska sprzed czasu tego ataku i dzięki czemu nadpisać te wszystkie pliki zaszyfrowane wersjami odszyfrowanymi po prostu i, i w ten sposób zmitygować w 100% to ryzyko. W przypadku, kiedy takiej kopii zapasowej nie ma, a faktycznie dojdzie do ataku szyfrującego na przykład właśnie na OneDrive, który został synchronizowany na jakieś urządzenie użytkownika, no to jedyny sposób na to, żeby te dane odzyskać jest wpłacenie okupu i liczenie na dobrą wolę atakującego, że faktycznie dotrzyma słowa i te dane nam odblokuje. Dlatego tym płynnym dzięki Tobie sposobem również pokryliśmy dodatkowy, dodatkowy punkt. Także dzięki. A jeżeli chodzi o pliki, które nie są zsynchronizowane, czyli one są dostępne na przykład tylko w przeglądarce, to nie ma możliwości, żeby je zaszyfrować? Jest oczywiście taka możliwość, natomiast jest to mocno utrudnione. Tak? Najczęstszym scenariuszem szyfrowania to jest faktycznie scenariusz zainfekowania urządzenia i opuszczenie oprogramowania szyfrującego, które przy okazji sięga również tam tych plików w chmurze przez tą właśnie synchronizację. E, więc, więc to jest scenariusz, przy którym najlepiej się zabezpieczyć. Te pliki przechowywane tylko w chmurze są dodatkowo zabezpieczone, po, ponieważ Eliminujemy ten najbardziej wrażliwy punkt, jakim jest urządzenie użytkownika. Mhm. Tak? Natomiast musimy zawsze sobie mieć na uwadze to, że jest taka opcja jak synchronizacja. Tak? I możemy tutaj dwojako do tego podejść. Albo zablokować to użytkownikom, okrajając pewne funkcjonalności Microsoft 365 tak? i ryzykując tego, to, że po prostu te scenariusze biznesowe spełniane są dłużej, co w sekwencji przewoduje jakieś straty finansowe, nawet na końcu, tak? Lub po prostu zabezpieczyć się, kogo zaposował, i te wszystkie takie błędy ryzyka są zbifikowane od razu. Ja sobie nie wyobrażam rezygnować z synchronizacji. Ja pracuję tylko na serwerze, tak, i znaczy ja, na OneDrive, więc nie wyobrażam sobie pracować tylko w przeglądarce. Tak, ja jestem w stanie sobie taki scenariusz wyobrazić, natomiast jest to, jest to na pewno um, straszna rzeczywistość, że tak powiem, <laughs> dla osoby, która już do tej synchronizacji się przyzwyczaiła. Tak, jeżeli mielibyśmy Ważne komuś to, jeszcze, to prawo odebrać, to, to na pewno by mu to utrudniło codzienną pracę. Tak, tak. No szczególnie tak jak mówię, w kontekście osób, które są przyzwyczajone, tak, no to, to na pewno jest duże utrudnienie i tak jak mówię, jest to jakiś tylko sposób reakcji na tego typu zagrożenia, które nie do końca i tak odpowiadają. Przepraszam, bo tak jak mówię, sposobów na zaszyfrowanie tych danych jest wiele. I jeśli nie mamy tak naprawdę najwyższych licencji bezpieczeństwa, czyli co najmniej MS E5, E5 Security lub po prostu E5, tak, Microsoft 365, to nie mamy całego pakietu bezpieczeństwa, a nawet bym powiedział, że mamy bardzo mało z tego pakietu bezpieczeństwa, w związku z czym no, te ryzyka są, są na, na pewno realne. I tak jak mówię, na kilkadziesiąt firm, z którymi pracowałem już pewnie około koło setkę, dla których robiliśmy analizę bezpieczeństwa, w stu procentach się zdarzyło, że te firmy są zagrożone w taki lub inny sposób, tak? Nie ma firm niezagrożonych i szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy widzimy te ataki hybrydowe na infrastrukturę krytyczną i nie tylko, coraz szerzej, prawda? Myślę, ja że tutaj nie możemy się... przejść... Też mam tak, niestety tak. w swoim portfolio klientów, którzy, którzy byli zaatakowani i, i wiem po prostu jak wyglądała historia z odzyskaniem tego, z powrotem do pracy, z zachowaniem ciągłości i tak naprawdę to jest paraliż dla całej organizacji na, na, na długi tak. czas. I myślałam, żeby teraz przejść do pytania, ale też chciałeś coś powiedzieć, więc nie wiem, czy tak. to, to nie przerywam. Tak, to jeszcze tylko skomentuję to, co ty powiedziałaś. Jeśli faktycznie miałaś scenariusze klientów, którzy zostali zaatakowani, to to były tylko te ataki, które się udały, prawda? Mhm. A tych ataków, które się nie udały, prawdopodobnie było setki więcej. Nigdy nie wiemy, które się udają, udadzą i w którym momencie, prawda? Bo to gwarantuje, że nieważne, od kiedy mamy ten, to środowisko, nieważne jak nasza infrastruktura jest krytyczna lub nie, to jesteśmy celami takich ataków, bardzo szeroko rozumianych, prawda? I to natywnie w Microsoft 365 jest oczywiście do wykrycia, że jesteśmy takim celem ataku. Natomiast pytanie, co my z tym w ogóle zrobimy, tak? I bardzo dobrym założeniem jest to, że, że nasza firma jest już dzisiaj celem takich ataków. Między innymi szyfrujących, ale też wielu innych. No i właśnie kopia zapasowa jest jakimś jednym z elementów całego portfolio narzędzi bezpieczeństwa, o których powinniśmy rozmawiać. A to, co chciałem powiedzieć, to to, że jakby efektem takiego ataku niekoniecznie musi być zaszyfrowanie naszych plików, może być również ich w pewien sposób uszkodzenie, sprawienie, że nie jesteśmy w stanie z nich korzystać, nie, nie jesteśmy w stanie faktycznie prowadzić naszej działalności operacyjnej i to w różny sposób, tak? To mogą być błędy administratorów, błędy użytkowników, albo faktycznie efekt jakiegoś ataku, ważny jest ten efekt i ważne jest to, że tutaj faktycznie to wersjonowanie powiedzmy nam pomaga przez jakiś czas. Natomiast zwracamy do tej retencji. Jeśli chcemy zapewnić stuprocentowe bezpieczeństwo naszym danym, no to tego nie zrobimy natywnie Microsoft 365. No i teraz oddaję głos i, i czekam na pytanie. To jedno z ostatnich pytań, jeżeli chodzi o całą moją listę, które sobie przygotowałam, chociaż już urodziło mi się kilka więcej. Ile może trwać odzyskanie takich danych? To znaczy mamy, załóżmy, jesteśmy po jakimś ataku, mamy robioną tą kopię hmm. i teraz ok, zauważyliśmy, że mamy zaszyfrowane dane, to mówimy dobra, nic się nie stało, mamy backup, przywracamy. Świetnie. Y to zacznijmy od tego, ile to trwa natywnie bez backupu, bo taka, taki scenariusz, powiedzmy, jest realny w momencie, kiedy mamy to, to, to wersjonowanie, tak? mamy te etykiety do Microsoftu, powiedzmy, nie minęło 14 dni od usunięcia naszej całej przestrzeni, powiedzmy, i zastanówmy się, ile to trwa, tak? albo inny przykład. Mieliśmy takiego klienta, który pracował głównie na dwóch witrynach sharepointowych, na witrynie projekty i witrynie działy i tam działo się 98% całej, całej działalności tej firmy, i załóżmy sobie, że jedna z tych podwitryn na tej witrynie została, została w pewien sposób zaatakowana, zaszyfrowana lub, lub po prostu nawet taki trywialny scenariusz, że udostępnianie na tej witrynie nie działają tak jak powinny chcielibyśmy przywrócić stan tej witryny do, do stanu sprzed dwóch dni. Ta witryna cały czas powiedzmy działa, tam pliki się cały czas pojawiają, firma kilkutysięczna cały czas pracuje na witrynie projekty, prawda? W Microsoftie nie jesteśmy w stanie przywrócić obiektu typu podwitryna, typu folder lub typu plik w takim scenariuszu. Musimy przywrócić całą, całą witrynę, co powoduje nadpisanie wszystkich efektów pracy całej pozostałej organizacji i co samo w sobie trwa kilka dni tak, w zależności od rozmiaru tej, tej witryny, to trwa co najmniej kilka dni, a, a może trwać nawet i pewnie do, ponad tydzień, tak? Proces odzyskiwania i w momencie, kiedy ci pracownicy cały czas pracują, no to cała ta praca jest napisana. Możemy sobie wyobrazić, że praca kilku tysięcy ludzi na przestrzeni tygodnia, no to jest naprawdę duży koszt dla organizacji. W przypadku kiedy posiadamy backup, to mamy coś takiego, co, co my nazywamy granularnością z angielskiego. I to oznacza, że jesteśmy w stanie przywrócić plik z dowolnego szczebla, czy bardziej obiekt z dowolnego szczebla infrastruktury Microsoft 365. Więc możemy przywrócić i całą witrynę, możemy przywrócić tam folder, możemy przywrócić bibliotekę, możemy przywrócić plik. Do, dowolny obiekt, który chcemy przywrócić, jesteśmy w stanie to zrobić. Co nie powoduje nadpisania efektu pracy nikogo kto pracuje, powiedzmy, w, danym, w, danej, w danej witrynie. Tak, to jest tylko przykład oczywiście, ale to samo dotyczy się Chuan um, drive, i to samo dotyczy się e, też Teams'ów i tak dalej, i tak dalej. I odpowiadając na Twoje pytanie, jeśli chodzi o czas, no to naturalnie jest on ekstremalnie krótszy, natomiast jak długi, no to zależy od tego, co chcemy przywrócić. Tak? On trwa od kilku sekund przez kilka minut, a jeśli przywracamy całe środowisko, to również może trwać kilka dni, ale no, to już mówimy o przywróceniu całego środowiska Microsoft 365. W przypadku, kiedy byliśmy celem jakiegoś naprawdę skomplikowanego ataku, to się, to się prawie nie zdarza a w Microsoft'cie kilka dni mówimy już o, tylko i wyłącznie o jednej witrynie. Tak? W backupie pewnie taka witryna jest w stanie się przewrócić w kilka godzin. Tak? Więc, więc tutaj ta różnica tej efektywności jest, jest duża. No tutaj i ważne też... jest to, tutaj od razu jeszcze tylko chciałem zahaczyć, yy, yy, odnośnie tej częstotliwości, bo backup yy, ten natywny, jak już sobie rozmawiamy o tych różnicach, jest wykonywany yy, yy, właściwie Ciężko to nazwać backupem, ale zapisanie wersji jest wykonywane co 12 godzin, tak? I w związku z czym, jak chcemy wrócić do jakiejś wersji, na przykład danej witryny, to mamy tylko dwie wersje z danego dnia do wyboru. W przypadku backupu to już są 4 razy na dzień, co 6 godzin, więc tych wersji jest dużo więcej, dwa razy więcej, dzięki czemu jest dużo większa szansa, że, że obiekt, który przywrócimy, to będzie spełniał nasze oczekiwania, czyli będzie tym obiektem, który faktycznie chcieliśmy przywrócić, a nie obiektem sprzed 12 godzin. To na pewno jest duży plus, i teraz też przypomniała mi się taka jedna historia, dlatego że mówiliśmy o tym, że nie jesteśmy w stanie przywrócić jednego elementu. I faktycznie z jednym klientem miałam taką sytuację, że zniknęło mu nagranie z Teamsa, udostępnione klientowi, prowadził szkolenie, i na tym szkoleniu stworzył nagranie. To nagranie było udostępnione klientowi i też sprawdzaliśmy, czy przypadkiem to nagranie nie wygasło, bo w Teamsach też oczywiście można ustawić, że nagrania wygasają automatycznie, ale po prostu nie było tego pliku, nie mogliśmy go nigdzie odnaleźć. I sytuacja wyglądała tak, że zgłosiliśmy to do supportu Microsoftu i support powiedział, proszę przywrócić, dlatego że minęło już 14 dni, to my nie możemy tego pliku Panu przywrócić, mhm. proszę przywrócić to w takim razie z OneDrive'a, bo OneDrive'a może Pan cofnąć 30 dni wstecz. Ja od razu zadzwoniłam do tego klienta i powiedziałam: Proszę tego absolutnie nie przywracać, bo straci pan trzy tygodnie pracy. Dokładnie. Bo faktycznie on by sobie przywrócił OneDrive'a przed trzech tygodni całe trzy tygodnie czyli wszystkie pliki, wszystkie zmiany, wszystkie nowe dokumenty, wszystkie usunięte dokumenty wszystkie zmiany zostaną cofnięte do trzech tygodni wstecz. A chcemy odzyskać tylko jeden plik jakby nie Dokładnie. ma takiej możliwości. Dokładnie, więc w takim przypadku ten plik można powiedzieć, że jest w ogóle niezabezpieczony, tak? ponieważ ten scenariusz przywracania Microsoft oczywiście się pochwali, że jest to możliwe i będzie miał rację, to jest możliwe, natomiast koszt alternatywny takiego przywracania jest po prostu zbyt duży, już dużo łatwiej odtworzyć ten plik niż trzy tygodnie pracy na wszystkich innych plikach, prawda? Więc, więc de facto ten plik, w takim przypadku ten, ten jeden plik, obiekt najniższego szczebla, jest, można powiedzieć, prawie w ogóle niezabezpieczony. I tutaj, w kontekście tej granularności, to jeszcze zaraz zaraz też myślę, to rozwinę. Tylko, tylko chciałbym jeszcze dokończyć te dodatkowe argumenty, może, może będziemy mieli szansę. Dobra, to ja w takim razie już nie przerywam i możemy. Okej, okay, czyli. Pytania się skończyły, rozumiem. To jeszcze w takim razie dwie, trzy rzeczy chciałem Państwu powiedzieć. Po pierwsze, warto się zabezpieczyć na wypadek niedostępności usługi, jaką jest Microsoft 365, i tak naprawdę jedynym sposobem na to, żeby takie zabezpieczenie posiadać, jest właśnie posiadanie kopii zapasowej w niezależnym data center. Niezależnym od tego, gdzie Państwo mają usługę Microsoft 365. Czyli dla przykładu mogą Państwo mieć Microsoft 365 w data center w Irlandii, a BEKA przechowywać w data center w Nederlandach i nie ma w tym żadnego Problemu, żeby w takim razie te pliki przywrócić lokalnie, na przykład, tak, w formie eksportu, na nich pracować, nawet w przypadku niedostępności usługi. Jest to scenariusz wyjątkowo rzadki, ale warto go brać pod uwagę, tak? No i co więcej, na natywnie nie ma żadnego sposobu na to, żeby backupować czaty, czy to są konwersacje na Teamsach, czy to są 1 do 1 czy konwersacje na kanałach zespołów, tak? Takich, takie konwersacje są w żaden sposób niezabezpieczone, a często są tam bardzo ważne ustalenia z punktu widzenia biznesowego. No i tak samo jest w kontekście planera. I to, Marto, powiedziałaś na zapowiedzi, planer jest niezabezpieczony i co więcej, jest to jeden z takich punktów, bym powiedział, za który Microsoft mniej lub bardziej powinien się wstydzić. Dlaczego? Dlatego bo planer jest Przypisany do zespołu, a w tym zespole możemy zarządzać uprawnieniami. Tak, mamy co najmniej tam uprawnienia właściciela, co najmniej uprawnienia członka i gościa, prawda? Tak, mamy natywnie i możemy w ten sposób, w jakiś sposób kontrolować to, który członek takiego zespołu może jakie ma uprawnienia? Czy może tworzyć różnego rodzaju obiekty, usuwać je i tak i tak dalej. W przypadku planera, który jest osadzony na tym samym zespole, te uprawnienia przestają mieć znaczenie. Każdy członek takiego, takiego planu ma możliwość dodawania, ale usuwania i edytowania wszystkiego, co tam się znajduje, a w momencie, kiedy gdzieś tam szeroko w organizacji takiego planera używamy. No, to często na tych planach również znajdują się bardzo ważne ustalenia biznesowe, tak? Jakieś efekty właśnie pracy wielu, wielu osobowych zespołów. I wiem, że Ty, Marto, właśnie aż nie rekomendowałaś korzystania z planera właśnie przez to, że nie ma tam możliwości zarządzania uprawnieniami, prawda? Ja właśnie w przypadku szkoleń z zakresu planera, zawsze, jeżeli przychodzi do mnie klient i mówi, Pani Marto, chcemy zarządzać projektami w naszej organizacji, chcemy, żeby nas Pani nauczyła planera, bo to jest właśnie do zarządzania zadań i do delegowania zadań. Ja mówię, OK, zanim przygotujemy program szkolenia, porozmawiajmy na, na początek na temat zagrożeń i ryzyk, jakie istnieją w przypadku korzystania z samego planera. I wtedy właśnie tłumaczę, jak to wygląda, że faktycznie ktoś może przypadkiem usunąć cały przedział, w którym mamy 30 zadań z załącznikami, z komentarzami, z etykietami i po prostu nie ma tutaj kosza. Nie ma tutaj historii, nie ma tutaj przycisku cofnij. I, I tutaj przerwę. jest przycisk cofnij, przez 3 sekundy się miesiąc, pojawia. Tak. O, tak, tak. Od momentu kliknięcia usuń i co ciekawe, na tam 15 razy, jak ostatnio to prezentowałem klientom, to 7 razy nie zadziałało. I to jest w przypadku usunięcia zadania można kliknąć cofnij, ale jak się usunie przedział, to nie ma przycisku okay. cofnij, tylko wyświetla się oczywiście pytanie, czy chcesz usunąć cały przedział, mhm. ale kto czyta pytanie, od razu klikamy OK. No i orientujemy się, że zamiast usuń zadanie, usunęliśmy cały przedział. I faktycznie mam też klientów, którzy przychodzą do mnie z płaczem: Pani Marto, pomocy, odzyskajmy 30 zadań. No niestety nie da się, dlatego że nie ma backupu, i ja dotąd, dopóki nie poznałam tego rozwiązania, a w Point nie znałam narzędzia, które zbekapowałoby nam planera. I teraz już jest tak naprawdę karta przetargowa do tego, żeby rozmawiać z klientem na temat: dobrze, porozmawiajmy na temat pracy w planerze. Są takie i takie ryzyka, ale w razie, gdyby się coś wydarzyło, jest backup i da się to odtworzyć. Więc jakby cała Dokładnie. narracja na temat narzędzia, które ma pewne wady, nam się zmienia, dlatego że teraz już to narzędzie te, te wady tak naprawdę da się wyeliminować za pomocą innego narzędzia, niestety zewnętrznego. Dokładnie. Czy niestety tak, dlatego bo Microsoft nie daje nam tego typu funkcjonalności, które powinny być w licencji natywnie. Natomiast na pewno dobrze jest dobra jest sytuacja taka, że mamy w ogóle takie możliwości tak? i że nie musimy rezygnować z narzędzia, które mamy w licencji, jakim jest planer i na przykład licencjonować jakieś zewnętrzne, bo, zewnętrzne narzędzia, bo jakie jest tak naprawdę alternatywa? Albo mamy backup i zabezpieczamy całe środowisko, albo licencjonujemy wszystkie te narzędzia osobno, czyli planera osobno, pewnie jakieś inne funkcjonalności, które chcielibyśmy zabezpieczyć też osobno, na przykład jeśli chcielibyśmy mieć backup czatów, to na Teamsie się nie da, więc pewnie może jakiś inny komunikator i tak dalej i tak dalej. Tak? Więc tutaj to jedno narzędzie adresuje nam to wszystko. Jeszcze o tej granularności, jeśli mogę, Marto, chciałem dwa słowa powiedzieć. Proszę bardzo. Bo ta granularność jest czymś, co ciężko jest zrozumieć i o co tutaj tak naprawdę chodzi. Więc na tym slajdzie chciałem Państwu pokazać, o jakiej granularności mówimy. Jeśli mamy SharePoint online natywnie, no to tak jak powiedziałem, jeśli nie mamy tego kosza pierwszego stopnia, już z tego coś wypadło, tylko kosza, kosz drugiego stopnia, musimy złożyć ticket, to w koszu drugiego stopnia Microsoft przywróci nam tylko i wyłącznie całą witrynę SharePointową. Tak? Posiadając właśnie oprogramowanie do kopii zapasowej firmy trzeciej, jesteśmy w stanie przywrócić dowolny obiekt z tych tutaj wypisanych przeze mnie na slajdzie. I uwaga, większość z nich może zostać przywrócona w tak zwanym trybie out of place restore. Co to oznacza? Czyli w tym scenariuszu, który podałaś Marta wcześniej, że pracownik przestał pracować, tak, został zwolniony i jego OneDrive został usunięty, tak? i się okazuje, że potrzebujemy tylko ten jeden plik z tego OneDrive'a, który został udostępniony, prawda? Nie musimy w żaden sposób przywracać całego OneDrive'a, wyciągać tego pliku i go usuwać jeszcze raz. Wystarczy przywrócić ten plik do odpowiedniej albo witryny jakiejś biblioteki, tak, albo do innego OneDrive'a, innego pracownika, no to w zależności od scenariusza, prawdopodobnie. Ale jest to spokojnie wykonalne. Ten plik może wylądować w dowolnym wybranym przez nas miejscu w ekosystemie Microsoft 365 lub jeśli chcemy może zostać wyeksportowany lokalnie, tak, na jakieś urządzenie pracownika. I to się tyczy tych wszystkich innych usług. Tutaj od razu mogą państwo zobaczyć jakie usługi w ramach jednej licencji Microsoft w ramach jednej licencji Azure Cloud Backup są zabezpieczone, tak? I to no, wszystko tak. jest, za pomocą, I jest za pomocą jednego backupu. W sensie nie trzeba kupować backupu jest... dla poczty, backupu dla planera osobno, tylko to jest po prostu sługa backup i mamy całe M365 w jednym. Tak, model licencjonowania narzędzia jest taki sam jak model licencjonowania Microsoft 365. Tak, jest to jakiś tam ułamek ceny za licencję Microsoft 365, i za ten ułamek dostajemy, dostajemy właśnie usługę, która zabezpiecza nam te wszystkie narzędzia, które widzimy na ekranie. Tak, i, i daję trochę więcej, ale o tym zaraz na, na końcu myślę, uda mi się dwa słowa jeszcze powiedzieć. Tak, także te wszystkie usługi są w jednej licencji oczywiście zabezpieczone. Nie ma tu mowy o tym, że te wszystkie usługi są licencjonowane osobno. Tak, Także dzięki za ten komentarz. No i chciałem powiedzieć jeszcze o tym samym rozwiązaniu dwa słowa. Dzisiaj go nie będziemy pokazywać, bo nie chciałem tutaj też Państwa zanudzać, natomiast APoint jest przez raport Forrester'a z 2021 roku, jeśli dobrze kojarzę, tak z końcówki 2021 roku, uznany jako lider w ogóle w branży backupu, tak? Tutaj mogą, mogą to Państwo na wykresie zobaczyć, że niekwestionowany, jest niekwestionowanym liderem i właśnie dlatego my jako firma ITDev promujemy właśnie to rozwiązanie, bo jest po prostu niewątpliwie najlepsze, jak wskazują niezależne raporty. Rapport, tak? I co więcej, Microsoft również go wybrał. Można powiedzieć w cudzysłowie, bo nie wiem, czy pracownicy Microsoftu się pod tym podpiszą. Natomiast wybrał to jako najlepsze rozwiązanie. Dlaczego? Dlatego, bo jest jedynym licencjonowanym narzędziem właśnie tego typu. Co skutkuje różnego rodzaju taryfą ulgową, jak na przykład zupełnie inne limity throttlingu, dzięki czemu te backupy wykonują się szybciej i przywracania wykonują się szybciej niż gdziekolwiek indziej, tak? I tak jak mówię, jest to jedyny certyfikowany, certyfikowane narzędzie tego typu na rynku w ogóle. Tak. Dobra, czy Ty Marta masz jeszcze jakieś pytania? Bo ja już mam jeszcze jeden slajd, ale o nim to chciałem za chwilę powiedzieć. Spodziewałam się też, że będą jakieś pytania od uczestników, więc dla osób, które dołączyły już po naszym wstępie, na którym powiedzieliśmy, że możecie zadawać pytania w dowolnej chwili, w dowolnym momencie, to to jest cały czas aktualne. Jak pojawi się jakieś pytanie dotyczące akurat fragmentu, o którym rozmawiamy, to od razu na ten temat sobie tutaj opowiemy. Chyba, że jest to pytanie, które nie dotyczy tego, o czym mówimy w tym momencie, tylko jest to na przykład jakieś pytanie ogólnie o backup albo po prostu o samo rozwiązanie, to odpowiemy sobie na to na końcu, ale widzę, że pytanie na ten moment się nie pojawi być może się zasłuchaliście, ale jak macie jakiekolwiek pytania, wątpliwości, to tutaj piszcie. Z mojej strony, jeżeli chodzi o to, co mnie po tej prezentacji przekonało, bo ja oczywiście u siebie już to wdrożyłam, dlatego że wiem, że to jest dobre i sprawdzone, i też mnie tutaj chłopaki przekonały i zapewniły całe wsparcie, jeżeli chodzi o wdrożenie, ale. To, co mnie teraz po tej prezentacji przekonuje, to też na pewno to, że mimo tego, że to jest rozwiązanie zewnętrzne i użyłam faktycznie tutaj stwierdzenia, niestety musimy skorzystać z czegoś firm trzecich, ale na szczęście mamy to nadal na przykład na chmurze Azure, czyli jeżeli ja już związałam się z tym Microsoftem i chcę mieć wszystkie dane właśnie w tym miejscu, to mogę też sobie ten backup w Azurze dalej składować. Także dla mnie to jest ogromny plus i ja się bardzo cieszę, że to dzisiaj wybrzmiało. Więc jak macie jakieś pytania, to to piszcie, będziemy sobie na to odpowiadać i możesz, jeżeli chcesz, ten ostatni slajd, dlatego że ja już tak. jakby pulę Jeszcze... pytań wyczerpałam świetnie. W kontekście jeszcze tej chmury Azure chciałem powiedzieć, że tutaj żeby to też wybrzmiało, to te dane na chmurze Azure mimo tego, że to jest wciąż ekosystem Microsoftu, to to jak najbardziej są skopiowane te dane. Dlatego tutaj mówimy faktycznie o kopii zapasowej w kontrze do tego, co mówimy natywnie, tak? Te dane natywnie niekoniecznie są skopiowane i Microsoft zapewnia tylko taką kopię w przypadku w niektórych przypadków jakiejś klęski żywiołowej, tak? Jakiś pożar tej na przykład. To wtedy faktycznie oni te dane mają skopiowane, są w stanie nam przywrócić. Tutaj mówimy faktycznie o kopii i co więcej, tak? Kopia jest w pełni zabezpieczona, właśnie. Zaszyfrowana, tak jak mówiliśmy w kontekście magazynu danych lokalnych, no to, to ta, ta sama zasada tyczy się również tego magazynu danych chmurowych. tak, Dane zaszyfrowane, w pełni zabezpieczone, dostęp macie tylko Wy i tylko przez odpowiednią usługę i z odpowiednimi uprawnieniami administratora. To, to chciałem, żeby wybrzmiało. Mamy ten pytanie. Slajd. A mamy pytanie, to słucham. Pojawiło się pytanie, świetne pytanie. W jaki sposób najlepiej zapewnić backup dla przepływów w ramach Power Automate? Tak, I jest to trudny, trudne zagadnienie, dlatego, bo jak Państwo zwrócą uwagę, to jeśli chodzi o przepływy Power Automate, Microsoft nie do końca jeszcze wystawił API, po, po którym producenci tego typu oprogramowania są w stanie te przepływy zapisywać. To się dzieje. A w Point wiem, że już jakieś rozwiązania tego typu wprowadza, i co więcej, jeśli po wprowadzeniu, to prawdopodobnie, tego nie mogę powiedzieć na 100%, ale prawdopodobnie te przepływy Power Automate również będą zabezpieczone w ramach tej samej licencji co do usług, które teraz pokazuję na ekranie. Tak? Natomiast w pełni odpowiadając na ten moment, według mojej najlepszej wiedzy, nie ma rozwiązania, które, które by te przepływy by w jakiś sposób zabezpieczało w formie kopii zapasowej, tak? Nie ma i wiem, że Avpoint na tym pracuje, bo jesteśmy w stałym kontakcie w kontekście tego zabezpieczenia. Wiem, że API Microsoftu jest jeszcze na tyle ograniczone w tym kontekście, że tego się zrobić na ten moment nie da, ale jestem przekonany, że to jest kwestia kilku miesięcy i już, i już te przepływy będą w stanie... W stanie być zabezpieczone przez właśnie oprogramowanie, a w point, o którym rozmawiamy, tak? Damy Wam Więc znać, tak, jak pozwolę się pojawi. sobie. Oględnie pozwolę sobie odpowiedzieć na to pytanie. Tak, i tak jak mówię, jestem przekonany, że to jest kwestia kilku miesięcy i jestem również przekonany, że to jest kwestia tej samej licencji na to samo oprogramowanie, tak? Czyli te przepływy będą również zabezpieczone w ramach licencji na point cloud Backup. Czy chcesz przejść do ostatniego slajdu, czy jeszcze jedno pytanie, tak. bo wpadło? W sumie pytanie składające do się prawo, z dwóch pytań. Pierwsza część pytania: jak wygląda licencjonowanie, podzielone jest na usera czy od tenantu? To znaczy, tutaj Jasne. już Krzysiek odpowiedział, że tak to wygląda jak w M365. Tak, czyli licencjonujemy się per user, per aktywny user, czyli nie, niekoniecznie konto Microsoft 365, ponieważ a zdaje sobie sprawę, że często firmy mają różnego rodzaju konta serwisowe, które mają licencję Microsoft, a nie są userami, tak, więc tutaj licencjonujemy tylko aktywnych userów i, i płacimy po prostu stałą kwotę od tej ilości userów i w ten sposób zabezpieczamy wszystkie dane w Microsoft 365, czyli cały OneDrive, cały SharePoint bez względu na, na ilość danych, jest to unlimited data, czyli nieważne ile państwo tych danych mają, nie muszą się państwo w tym zupełnie przejmować, tak? Wszystkie te dane są od razu zabezpieczone dzięki, czemu, dzięki temu, że mają państwo tą licencję na użytkownika, tak? Okej, okay, to ja jeszcze dopytam od siebie do tego pierwszego pytania, czyli jeżeli mamy skrzynki współdzielone, na przykład skrzynkę biuro, finanse, zarząd, kariera, to to nie są skrzynki licencjonowane, one nie mają licencji na usera, tylko licencjonowany jest użytkownik, to rozumiem, że te wszystkie skrzynki współdzielone też tutaj są, też, patrzę właśnie, też są, są skrzynki mailowe, też są w exchange'u. Tak, wszystko, tak jak powiedziałem, wszy, wszystkie dane, które macie w Microsoft 365 są, są zabezpieczone w ten sposób, dzięki temu, że macie licencjonowany per user, a te skrzynki współdzielone nie zwiększają jakby tej kwoty, tak, czyli, czyli licencjonujemy tylko per user. Okej, okay. i druga część tego pytania, czy jest dostępne wersjonowanie dla planera? Jak to wygląda w praktyce? Czyli pewnie chodzi o to, czy można sobie podejrzeć jakąś wersję, czy po prostu trzeba przywrócić konkretny dzień? Jasne. To jest świetne pytanie, ponieważ przypomina mi o czymś, o czym być może niekoniecznie zdążyłem powiedzieć. Dlatego, bo ten backup jest wykonywany inkrementalnie, co oznacza, że kiedy obiekt nie zmienił swojego stanu od czasu poprzedniego backupu, to, to ta kopia zapasowa nie jest po prostu robiona, dzięki czemu jest, jest jakaś tam oszczędność na, na magazynie danych. W przypadku, kiedy mielibyś, mieliby Państwo ten magazyn danych lokalny. Natomiast w kontekście sytuacji, w której Obiekt zmienia swój stan, to są zapisywane obie wersje tak, czyli to, 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 to też tyczy się zadań w planerze, czyli jeśli mamy zadanie, na którym pracowaliśmy w środę, pracowaliśmy na nim wtorek, pracowaliśmy na nim poniedziałek, to we wszystkie, wszystkie te wersje mamy zapisane i możemy wrócić do dowolnej z nich. Podejrzeć się nie da, to wynika z tego, że mamy tutaj też ograniczone zaufanie do administratorów, tak, że oni nie powinni mieć wglądu we wszystkie dane, które się znajdują w, w backupie, tak? więc mimo tego, że jestem administratorem backupu, to niekoniecznie powinienem mieć wgląd w paski płacowe pracowników na przykład, tak? i tak nie jest, a w pointie jest to w 100% zabezpieczone, więc taki, taki administrator nie będzie miał wglądu w kontent zadania nawet, w ogóle jakikolwiek content, dopóki go nie przywróci, więc, a jeśli przywróci, no to zależy, czy ma dostęp do jego tego miejsca źródłowego. Więc tego typu scenariusz adresujemy w ten sposób, że przywracamy na przykład zadanie z środy i jeśli jest to obiekt, który ma wersjonowanie, tak, czyli na przykład plik, to możemy później już natywnym rozwiązaniem SharePointa wracać do, do poprzednich wersji. Natomiast jeśli jest to obiekt, który wersjonowania nie ma natywnie, czyli na przykład zadanie w planerze, no to mamy takie wersjonowanie na AvePointie i możemy przywracać, tak jak mówię, jeszcze poprzednią wersję, jeszcze poprzednią wersję, aż przywrócimy tą wersję, która nas zadowala, tak. Myślę, że to jest wyczerpująca odpowiedź, ale jeszcze ktoś, chyba, osoba, która już korzysta z rozwiązania AwPoint, które zadanie w AfPoint backupuje planera. W Awpoint M365 backup nie widać opcji planer. To myślę, że trochę przyspieszę, ponieważ po tej dzisiejszej prezentacji chciałbym Państwa zaprosić na, do kontaktu z Legalną Martą właśnie przez jej formularz kontaktowy, gdzie będziemy w stanie Państwu pokazać rozwiązanie na żywo, tak, na indywidualnych sesjach, które są darmowe dla Państwa i jeśli takie typu pytania się pojawiają, no to myślę, że już będziemy w stanie na nie odpowiedzieć na tych sesjach, dlatego nie chciałbym dzisiaj pokazywać rozwiązania, tak, a na, musiałbym takie rozwiązanie pokazać, żeby Państwu, żeby na to pytanie odpowiedzieć. Odpowiem może w ten sposób. Planer jest integralną częścią Teamsów w kontekście, w kontekście więc jeśli Państwo szukają zadań z planera, to najpierw trzeba pójść przez Teamsy, tak? Nie ma tam faktycznie okienka do planera, jest, jest tylko Teams. I jeśli na przykład ten plan strzelam, jest osadzony na zespole dział HR i chcą Państwo przywrócić zadanie z planu, który jest osadzony na zespole dział HR, to trzeba pójść przez zespół, bo, bo tak jak tutaj pytający wspomniał, nie ma osobnego okienka Plan planer, tak? No myślę, natomiast tak jak mówię, żeby to, żeby to pokazać, to, no to myślę, że zaproszę już na prezentację, to ja w tego, na tego typu pytania w bardzo prosty sposób będę w stanie już odpowiedzieć, pokazując rozwiązanie, tak? Tak, no jeżeli już ktoś ma dostęp do Off pointa i ma dostęp do konsoli, to to tak naprawdę pokazanie tego pewnie nie zajmie dużo czasu, ale dzisiaj musielibyśmy pewnie się połączyć i poudostępniać ekrany, więc nie, nie zostało nam zbyt dużo czasu, bo 15 minut i mamy jeszcze pytanie odnośnie ceny, i to jest też pytanie, które ja sobie zostawiłam na koniec, bo jeżeli to pytanie by nie padło, a prowokowałam, żeby jednak padło, to ja bym je sama zadała. Jest pytanie o koszty. Jaki jest koszt per user? user. jasne. Mamy kilka modeli licencjonowania tego narzędzia. Natomiast powiem o takim, który spełnia wszystkie potrzeby organizacji zawsze, czyli unlimited storage, unlimited retention. O nic się nie martwimy, płacimy tylko za użytkownika. Jest to koszt 4 euro na miesiąc na użytkownika. Natomiast tylko w tym momencie my mamy promocję właśnie w związku z tym, że, że razem z Legalną Martą prowadzimy właśnie to wydarzenie. I na kod Legalna Marta mają Państwo nawet do 50% zniżki na właśnie to rozwiązanie. Więc dlatego chciałbym Państwa serdecznie zaprosić do kontaktu z, albo przez formularz kontaktowy Legalna Marta, albo przez formularz kontaktowy bezpośrednio do nas, co pokażę na ostatnim slajdzie. I tak jak mówię, w tym momencie na ten kod jest nawet do 50% zniżki na to rozwiązanie. To mamy chyba wyczerpaną pulę pytań i ostatni slajd. Dobra, ostatni slajd to chciałem takie inspiracyjnie tylko Państwu pokazać, ponieważ point zdaje sobie sprawę, że nie, yy, posiadając Backup, tak, to de facto musimy kogoś zatrudnić do zarządzania tym backupem, co jest oczywiste. tak. Natomiast bardzo dużo, a właściwie większość scenariuszy przywracania plików, to są takie trywialne scenariusze, o których już wspominaliśmy. tak. Czyli zgubiłem Excela, nie wiem gdzie jest, wydaje mi się, że go usunąłem, albo ktoś mi go usunął, albo nie mam już do niego dostępu, a miałem dostęp i on dalej jest na miejscu. tak. Proszę przywróć dla mnie ten, ten plik. I tego typu scenariusze trywialne mogą być adresowane w sposób autonomiczny przez użytkowników poprzez wykorzystanie właśnie wirtualnego bota, który się nazywa AVA, czyli AvPoint Virtual Assistant. Jest on w licencji, naturalnie w tych licencjach na użytkownika dostają Państwo aplikację, którą mogą, nie muszą Państwo instalować na Teamsach, tylko mogą ją Państwo udostępnić dla wszystkich użytkowników, mogą ją Państwo udostępnić dla wybranych użytkowników. Działa na tej zasadzie, że użytkownik może samodzielnie przywracać dane ze swojej skrzynki lub ze swojego OneDrive'a, tak? Czyli jeśli coś miał i to było jego osobiste i zgubił, usunął, przez przypadek już nie ma, tak? Chciałby przywrócić, no to wystarczy, że napisze do takiego bota. Tutaj bot podpowiada, jakie są możliwości. Akurat na tym zrzucie ekranu ten przykład pokazuje przywrócenie pliku z OneDrive'a. Poprzez kartę adaptacyjną możemy wskazać, jak ten plik się nazywał, kiedy został utworzony, na przykład, lub inne metadane, w zależności od tego, jaki plik lub jaki obiekt, może tak powinienem powiedzieć, przywracamy, no to trochę inne metadany tutaj możemy wskazać. No i ten bot po kliknięciu submit wyszukuje tego pliku, jeśli go znajdzie, tak, oczywiście w kopii zapasowej, no to możemy kliknąć przywróć i w ciągu kilku sekund, kilkunastu, no może do minuty, w zależności od rozmiaru tego pliku, tak, ten plik pojawia się na miejscu skąd, skąd, gdzie został faktycznie wykryte. Czyli akurat w kontekście użytkowników, tak jak mówiłem, można przywracać tylko dane ze skrzynki mailowej lub z OneDrive'a. Wszystkie inne scenariusze, czyli przywrócenie całej witryny, przywrócenie całego zespołu, tak, przywrócenie planu, planera, no to już są scenariusze administratorskie. Właśnie, żeby nie dawać zbyt dużej kontroli użytkownikom. Natomiast kontrola nad ich własnymi danymi jest, jest dla nich udostępniona właśnie poprzez ten, ten bot AWA i To chciałem Państwu pokazać. Tak jeszcze raz powtórzę, że jest to oczywiście w ramach licencji AWPOINT, tak? więc, więc tutaj żadne dodatkowe koszty nie, nie mają, nie, no, żadne dodatkowe koszty nie są, nie są do, doliczane. A Czyli tak naprawdę to od... wszystko z mojej strony, tak? A w przypadku Słucham. odzyskania pliku z OneDrive'a? Czy hmm. musimy znać dokładną nazwę tego pliku, czy po prostu wyszuka nam wszystkie pliki, które być, hmm. może, być może o te pliki ci chodziło i pokaże nam na przykład 10 tak. wyników i sobie wybierzemy? Możemy nawet wyszukać po rozszerzeniu. Czyli jeśli wiemy, że to był Excel, ale nie mamy zielonego pojęcia, jak się nazywał, hmm. to możemy wyszukać po rozszerzeniu Excel i wyszuka nam wszystkie Excele, które mieliśmy na OneDrive i możemy wybrać ten, który nas interesuje. A wyszukuje I, też po e... treści pliku, tak jak SharePoint? Nie, po treści pliku nie wyszukuję. Tutaj mamy okay. metadane, czyli nazwa, kiedy został utworzony. No i, i możemy również posortować akurat w kontekście pliku. Tak w kontekście wiadomości mailowej, no to tam jest tytuł, do kogo był wysłany, kiedy był wysłany i tak dalej, i tak dalej. W zależności od tego, czy to jest wiadomość wysłana, czy odebrana. Tak, tak to wygląda w kontekście skrzynki mailowej. Jakby semantyki plików samej w sobie nie, nie jest w stanie przeczytać. Okej. Okay. Aha, no tak, no bo te pliki są szyfrowane i jakby nie mamy dostępu tak. do, do treści tych plików, to to jest. Ale są rozumiałe. często rozbite nawet po, na paczki po 50 kB, więc te pliki de facto na, na backupie one nie są w całości. One są w międzyczasie składane dopiero w te pliki, tak? I w, w, w odpowiednim formacie, więc, więc nie ma pojęcia, jak, co, co jest w tych plikach. Nie ma żadnego mechanizmu, żeby się dowiedzieć. Dlatego administrator nie jest w stanie ich też czytać, tak? Bo one są właśnie zaszyfrowane. I to jest super. To jest super, dlatego że my możemy poczuć się w pełni bezpiecznie z takim backupem, dlatego że czasami jest sytuacja, że nawet miałam taką historię w firmie, gdzie administrator nie miał w pełni zaufania zarządu i zarząd mówił ok, ale jak administrator jest adminem no to on ma wgląd do naszych maili i co tak. w sytuacji kiedy on przeczyta na przykład nasze, nasze wiadomości na skrzynce mailowej i jakby to, to zaufanie ładnie. do administratora musi być, aczkolwiek tutaj już jakby sam system nas zabezpiecza przed tym, że ta osoba tam nie zajrzy. Dokładnie. No tutaj mimo wszystko promujemy gdzieś to Zero Trust tak, Policy, gdzie faktycznie ufamy swoim pracownikom, ale, ale ufamy w sposób ograniczony. I jeśli mamy taką możliwość, to nie chcielibyśmy, żeby oni mogli czytać nasze wiadomości. Tak. I co jest, co jest, myślę, zupełnie naturalne. I co ważne, tutaj ten administrator backupu to wcale nie musi być administrator Microsoft 365. To mogą być zupełnie dwie różne osoby, więc jeśli chcemy, żeby ktoś zarządzał backupem, nie musi mieć w ogóle uprawnień do Microsoft 365, więc nie będzie był w stanie, w stanie tylko wykonać proces przywrócenia, prawda? W to, różnym trybie Tych skasz, trybów jest skasz. też dużo, dlatego, dlatego też jeśli chodzi o takie technikalie, ja nie chciałem się w to zagłębiać, więc mam nadzieję, że w większości z Państwa będę w stanie to po prostu pokazać na indywidualnych sesjach, tak? Tak, oczywiście zapraszamy do kontaktu, dlatego że dzisiaj prześliznęliśmy się troszeczkę przez ten temat backupu. Ja się dowiedziałam dużo więcej, zadałam też pytania, które często pojawiają się ze strony moich klientów i cieszę się, że to wszystko było pokazane też w taki prosty, zrozumiały sposób. Faktycznie, gdyby tutaj była ta prezentacja techniczna, trochę pewnie byśmy stracili też uważność odbiorców, dlatego, że jeżeli nie mamy tego rozwiązania i nie znamy całej platformy, to mimo tego, że my teraz zobaczymy, jak to wygląda, to i tak podczas konfiguracji pracy, musielibyśmy się na przykład nauczyć tego raz jeszcze. Także ja też gorąco zachęcam do kontaktu. Do mnie oczywiście kontakt, mam nadzieję, że macie, dlatego że gdzieś tam w stałym kontakcie jesteśmy, na stronie legalnamarta.pl można znaleźć formularz kontaktowy. Do mnie tutaj są dane kontaktowe bezpośrednio do Digital Dexterity Labs, czyli tutaj do całej społeczności, która też dzieli się wiedzą na temat mhm. nie tylko Offpoint, a Office a 365. I tutaj też można kontaktować się właśnie z Krzyśkiem. Bezpośrednio, czy to właśnie za pomocą strony, za pomocą formularza, czy to, czy to na mojej stronie przeze mnie. Ja też udzielę pewnych informacji i też pewnie przekażę kontakt po prostu już dalej do ekspertów, jeżeli będą jakieś pytania. Tak. Czy to odnośnie backupu, to, Czy Ja czy... mogę dwie sekundy na dwie sekundy tak. na autoreklamę chciałem tylko jeszcze. Jestem, proszę bo proszę właśnie e, to tutaj. E, to jest prawda, że ja pracuję dla firmy ITDF, natomiast my jako ITDF i, i parę innych firm budujemy właśnie tak, jak Marta wspomniała, społeczność, która się nazywa Digital Dexterity Labs, i naszą misją jest za darmo udostępnienie wiedzy właśnie w kontekście Microsoft 365 i narzędzi pokrewnych. Tak, właśnie z tym Microsoft 365, jak właśnie Avpoint Cloud Backup. I zapraszam na stronę Digital Dexterity digitaldexteritylabs.com, gdzie Państwo znajdą po polsku materiały, właśnie wideo, między innymi zbliżone do tego, które, które miałem okazję prezentować dzisiaj na, na specjalne zaproszenie Marty, za które jeszcze raz dziękuję. I wszystko za darmo, tak? Więc jeśli Państwo chcą swoją wiedzę poszerzyć, to zapraszam tam. Tam również znajdą Państwo formularz kontaktowy, gdzie na hasło, tak jak już powiedziałem, legalna marta, mają Państwo nawet do 50% promocji na, na rozwiązanie, które dzisiaj pokazywałem. Także jest szansa zdobyć. Świetne rozwiązanie, jeszcze, jeszcze taniej. To znaczy, ja tutaj też na, na koniec taka dygresja, dlatego że mamy jeszcze trochę czasu i mam nadzieję, że pojawi się jeszcze jakieś pytanie na sam koniec. E, oczywiście, jeżeli nie będzie żadnych pytań, to skończymy wcześniej, nie będziemy przeciągać na siłę, ale ja tutaj jeszcze taka dygresja z mojej strony. Jeżeli chodzi o backup, ktoś kiedyś mnie zapytał, ile to jest dużo, e, jeżeli chodzi o backup. Ile byś wydała? No Ja sobie zadałam pytanie: Jak ważne, jak cenne są dla mnie moje dane? I miałam sytuację, że zwróciłam dysk kiedyś z mojego biurka. Przypadkiem obróciłam się na krześle obrotowym i dysk spadł. I to było w momencie, kiedy ja nagrywałam kurs online i 200 odcinków kursu. Nie chciałam wgrywać ich na OneDrive, bo zajęłoby to chwilę, bo to były setki gigabajtów, więc zgrałam to po prostu szybko na dysk zewnętrzny. Chciałam zrobić format na moim komputerze, czyli całkowicie wyczyścić dysk i wgrać te filmy jeszcze raz. No i w międzyczasie jak już zrobiłam format, spadł mi dysk. To było po prostu szereg nieszczęść, bo takiej sekwencji zdarzeń to nawet sobie nie da, nie da się tego zaplanować. No a ja niestety tak miałam, że ten dysk spadł i wszystkie dane zostały utracone. Premiera kursu miała być za tydzień, kilka miesięcy mojego nagrywania. No i niestety Coś trzeba było zrobić. No i dysk zaniosłam do odzyskiwania danych. Kosztowało mnie to 5000 tysięcy Jak sobie policzyłam, że nawet, jeżeli wydawałabym 500 złotych rocznie na backup, to przez 10 lat miałabym backup, a tutaj 5 tysięcy wydałam jednorazowo po prostu na odzyskanie części danych z tego z tego dysku. Na szczęście udało się to odzyskać, ale odzyskiwanie danych właśnie po takim uszkodzeniu fizycznym dysku jest bardzo kosztowne i jest to drogie. Dlatego wydaje mi się, dlatego mówię, że to może być jeszcze tańsze niż jest teraz, dlatego że te 4 euro, jeżeli chodzi o wagę naszych danych biznesowych i naszych danych osobowych, to, to te 4 euro na rok na, na miesiąc na osobę to nie jest nie jest faktycznie dużo, tym bardziej, że już możemy sobie to wliczyć jakby w koszt całego Microsoft 365, bo niektórzy też podnoszą liczbę licencje Microsoft 365 do tych, o których też już Krzysiek powiedział, tych e5, e3 tych wyższych, które mają dodatkowe pakiety zabezpieczeń, ale tam i tak tego backupu jeszcze, jeszcze nie mamy. Są oczywiście dodatkowe zabezpieczenia, ale tutaj można się wspomagać tymi zewnętrznymi narzędziami, a dzisiaj też jest możliwość właśnie, e, znaczy nie tylko dzisiaj, uzyskania tego taniej, jeżeli się skontaktujecie ze mną czy, czy z Krzyśkiem. Także zachęcamy oczywiście do kontaktu. I też bardzo ważna kwestia o to nikt nie zapytał e, webinar jest oczywiście nagrywany, będziecie mogli sobie do tego wrócić, czy też pokazać w swoich działach, czy to w dziale IT, czy wśród osób decyzyjnych, żeby też uargumentować. Na przykład koszt takiego rozwiązania, dlatego że no, mamy świadomość, że to jest jednak coś dodatkowego, co trzeba dokupić. Także jest to jakiś dodatkowy koszt, który firma musi ponieść, aczkolwiek warto. To, to na pewno. Z mojej strony to wszystko. Jeżeli Krzysztof masz coś do dodania, to, to jeszcze możemy się pożegnać, bo już żadne pytania się nie pojawiają. Nie, ja tylko chciałem jeszcze raz serdecznie podziękować za to, że, że mnie zaprosiłaś po raz drugi. Bardzo miło mi się z Tobą rozmawiało. Mam nadzieję, że może w przyszłości uda nam się spotkać na żywo w jakimś innym temacie, może, może bardziej wesołym niż, niż to, jak możemy się zabezpieczać przed zagrożeniami, chociaż ekstremalnie ważnym. Także dziękuję jeszcze raz. No i dziękuję za udział każdemu, który, który gdzieś tutaj w międzyczasie nas słucha. Tak, ja też dziękuję uczestnikom, dziękuję Tobie, Krzysiek, że zechciałeś tutaj drugi raz podzielić się swoją wiedzą, ogromną wiedzą. Ja też się czegoś dowiedziałam. Mam nadzieję, że, że wy też. No i przez to, że też niestety nałożyło się kilka równoległych wydarzeń, bo dzisiaj dużo różnych konferencji się odbywa, różnych wydarzeń w sieci, także pewnie ta frekwencja jest dlatego tak niska, ponieważ zapisało się dużo osób, ale podejrzewam, że właśnie część z Was liczy na nagranie, także mam nadzieję, że osoby oglądające nas na nagraniu też się do nas zgłoszą, bo też mogą się pojawić pytania, na które już niestety na żywo. Podczas nagrania nie odpowiemy. Także ja też z mojej strony bardzo dziękuję. Do zobaczenia, oczywiście, na przyszłych wydarzeniach, i dziękujemy jeszcze raz za udział. Na razie, cześć.